Dziękuję za to. Dziękuję za to, że Państwo o tym stuleciu pamiętacie. Dziękuję za to, że tydzień temu została tutaj w Oświęcimiu wmurowana tablica upamiętniająca stulecie odzyskania niepodległości. Oświęcim ma swoją wielką historię. Oczywiście przechodził z rąk do rąk. Tu była i Polska, i były Czechy przed wieloma wiekami, i były zabory, i była Austria. I Niemcy zajmowali ten teren, choćby w czasie II wojny światowej, wyrządzając miastu i tej tutejszej społeczności chyba największą krzywdę w dziejach, budując tutaj straszliwy hitlerowski obóz zagłady. Obóz, w którym zamordowano miliony ludzi z całej Europy. Przez co ta nazwa Auschwitz-Birkenau dla całego świata jest nazwą ubiorną, jest synonimem Holokaustu. Ale dla Oświęcimia to przede wszystkim wielka rana wydarta w sercu tej ziemi i wydarta w tym mieście. To tysiące mieszkańców, którzy zostali zamordowani w tym obozie zagłady. To tysiące mieszkańców, którzy zostali wysiedleni z tej ziemi wtedy, kiedy Niemcy obóz zagłady budowali. Dziękuję, że o tym pamiętacie. Dziękuję waszym ojcom, dziękuję waszym dziadkom, że się nie bali, że pomagali tym ludziom, którzy w obozie byli więzieni, a potem mordowani. Że starali się dostarczać żywność, że pomagali tym, którzy zdołali uciec. Że ryzykowali wtedy życiem, żeby pomóc swoim pobratymcom, po prostu ludziom. A to byli ludzie, tak jak powiedziałem, z wielu stron. Bardzo wielu z nich przecież nie umiało mówić po polsku. A jednak wielu z nich tą pomoc otrzymało. Dziękuję wam za to, że tak wielu ludzi stąd, z tej tak przerażająco doświadczonej ziemi, umiało okazać człowieczeństwo, nawet w najtrudniejszym czasie. To także, a może właśnie dzięki nim, Polska w wielu momentach i miejscach może być dzisiaj dumna i może stać z podniesioną głową i może powiedzieć tu w Polsce, na tej ziemi, w Polsce, której wtedy na mapie nie było, bo była rozdarta między hitlerowskie Niemcy a sowiecką Rosję. Na tej ziemi byli ludzie, którzy mimo zagrożenia karą śmierci nie wahali się pokazać, co to znaczy humanizm i człowieczeństwo. Dziękuję wam za to, że byli oni także tutaj. Dziękuję, że byli także i w waszych rodzinach. Dziś miasto, taka prawda, żyje w cieniu obozu zagłady, ale dziękuję, że miasto także i o obóz dba. Że życzliwie są traktowani ci, którzy tutaj przyjeżdżają na to straszne miejsce zagłady, żeby oddać hołd pomordowanym. To ważne, aby byli witani dobrze i z godnością, bo to także jest świadectwo tego, kim jesteśmy. Że umiemy uczcić pamięć, że umiemy pochylić głowę przed wielkim bólem, z którym przyjeżdżają tutaj ludzie, że ten ból rozumiemy. Ale dziękuję wam za to, że także dziś cały czas budujecie swoje miasto. To niezwykle ważne. Dlatego jestem tu właśnie dzisiaj z wami. W Oświęcimiu mieście, nie w muzeum. Andrzej Duda! 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 Nie w miejscu zagłady dotkniętym na zawsze piętnem śmierci, ale w żywym mieście. Gdzie ludzie żyją, gdzie zakładają rodziny, gdzie się rozwijają, gdzie młodzież się uczy, gdzie jest szkoła zawodowa wyższa imienia rotmistrza Witolda Pileckiego. Dziękuję wam za to, bo to są te ważne znaki polskości. Dziś mieliśmy w Pałacu Prezydenckim niezwykle podniosłą uroczystość. Ktoś powie smutną, tak smutną, ale przede wszystkim ważną. Wręczyliśmy dzisiaj 21 kolejnych świadectw identyfikacyjnych rodzinom tych, których komunizm chciał zetrzeć z powierzchni ziemi, rodzinom żołnierzy niezłomnych, pomordowanych, zakopanych w bezimiennych dołach, na cmentarzach, ale pod innymi grobami, które później na ich kościach próbowano postawić, by nigdy nie zostali odnalezieni. Rodzinom żołnierzy niezłomnych,
tych, którzy walczyli o prawdziwie wolną Polskę. Tych, którzy nigdy nie pogodzili się z sowieckim zniewoleniem. Tych, którzy nigdy nie pogodzili się z tym, że Polska nie jest niepodległa i nie jest suwerenna. Że nie jest taka, o jaką walczyli w czasie II wojny światowej. I za to oddali życie, mając pełną świadomość także tego, jakie stwarza to zagrożenie dla ich rodzin. Oddali Polsce wszystko. Dziś my z pochyloną głową mogliśmy wręczyć te świadectwa i wreszcie po dziesiątkach lat oddać ich najbliższym, żeby mogli zostać godnie pochowani, żeby dzięki temu Polska mogła odzyskać godność, co z całą mocą chcę podkreślić. Dziękuję wam w związku z tym także i za waszych żołnierzy niezłomnych. Dziękuję, że że o nich pamiętacie. Chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! I to właśnie także na tym micie, na tej wielkiej historii budujemy dzisiaj wolną Polskę. Wolną Polskę i wolne sądy, to znaczy sprawiedliwe, a nie takie. A nie takie, w których ludzie są ciemiężeni. A nie takie, w których siedzą aroganccy ludzie, którzy lekceważą innych. A nie takie, w których nie ma etycznych zachowań. A nie takie, w których jest korupcja i bezczelność. To są wolne sądy. Wolne sądy dla wolnych ludzi, w których ci ludzie są sprawiedliwie i uczciwie traktowani i w których sędzia jest sługą społeczeństwa, a nie oczekuje, że społeczeństwo będzie mu służyło. To jest, proszę państwa, właśnie wolna Polska. A Polska suwerenna to taka Polska, której nikt nie będzie niczego z zewnątrz narzucał. I to jest Polska, która sama siebie będzie rządziła. W demokratyczny sposób. I taką Polskę państwu obiecaliśmy. I o taką Polskę będziemy się dla państwa starali. Do samego końca. Bo sami chcemy właśnie w takiej Polsce żyć. W której demokracja będzie prawdziwa. I że będzie spełniana wola narodu w każdym calu. I że każdy, kto sprawuje w Polsce władzę, będzie odpowiedzialny. Nieważne, czy sprawuje władzę wykonawczą, czy sprawuje władzę ustawodawczą, czy sprawuje władzę sądowniczą. Że nie tylko będziecie mogli rozliczyć swoich posłów i będziecie mogli rozliczyć prezydenta Rzeczypospolitej i panią premier, i premiera, i inne władze, także samorządowe, ale będą przed wami także odpowiadali sędziowie za to, jak wykonują służbę dla Rzeczypospolitej, czyli dla was, szanowni. Na tym właśnie polega uczciwa demokracja. Na tym właśnie polega istota sprawiedliwego państwa. Co więcej powiem, na tym właśnie polega istota nowoczesnego i bezpiecznego państwa. I jestem tutaj po to, żeby państwu obiecać jeszcze raz z tego miejsca. Tak jak obiecywałem moim rodakom w czasie kampanii wyborczej i tak jak obiecuję, kiedy ich odwiedzam w powiatach, w małych miastach, większych, będę się o to starał do samego końca i wierzę w to, że taka właśnie Polska będzie, jakiej żołnierze niezłomnie oczekiwali, o jaką walczyli, a walczyli właśnie o taką. O wolną, swobodną, niepodległą, sprawiedliwą i uczciwą. To ja państwu jeszcze raz bardzo dziękuję za to spotkanie, dziękuję za poświęcenie dla mnie tego czwartkowego popołudnia. Jestem państwu bardzo wdzięczny, że zechcieliście się ze mną spotkać właśnie w tym roku, w roku 2018, w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Wierzę w to, że będziemy razem budowali taką Polskę, o jakiej śnili ojcowie niepodległości. O jakiej śnił Piłsudski, o jakiej śnili jego żołnierze, kiedy szli i mówili, żeśmy stumanieli, nie wierząc nam, że chcieć to móc, a myśmy wolną Polskę odwojowali.
My też dzisiaj odwojowujemy wolną Polskę i wierzę w to, że ona wolna pozostanie na następne stulecia, dla naszych dzieci, dla naszych wnuków, dla naszych prawnuków. Niech żyje wolna Polska! Yeah!